Witajcie. Jak zapewne pamiętacie albo i nie, w paczce z firmy Tetra znalazły się takie oto tabletki nawozowe Tetra Krypto. W opakowaniu znajduje się 10 tabletek zawierających potas, bor, żelazo, mangan, sód i siarkę. Oczywiście wszystkie te składniki znajdują się w jednej tabletce, a nie w każdej z osobna, więc odpada nam losowanie. Jedna taka tabletka wystarcza na 40 litrów wody. Należy ją stosować raz w miesiącu. Tabletkę należy złamać i włożyć w podłoże w pobliżu korzeni. Miałem robić testy w akwarium 100 litrów, które stało puste, ale jak zapewne wiecie, zdarzyła się tragedia i 120-litrowe akwarium wylało się na podłogę, więc setka, chcąc nie chcąc, zmieni zarówno swoje położenie, jak i przeznaczenie. Ale posiadam przecież akwarium na parapecie, w którym nie ma żadnych stworzeń, może z wyjątkiem ślimaków. Postanowiłem więc tutaj dokonać testów. W tym celu przyciąłem równo łanchę miantusa. Zgodnie z zaleceniem producenta dokonałem komisyjnego złamania tabletki na pół. Komisja wyraziła uznanie gromkimi brawami. Postanowiłem zobaczyć, czy i jak podziała ta tabletka na dużego hęka. W tym celu, zgodnie z zaleceniami, włożyłem przełamaną tabletkę w jedno miejsce i oznaczyłem je zmutowaną wykałaczką. A teraz trzeba będzie poczekać na wyniki. Zobaczymy, czy heniek w tym miejscu wyrośnie bujniej, czy może nie. Czy będzie jakaś różnica we wzroście? Hemiantus zazwyczaj rośnie bardzo szybko w tym zbiorniku, dlatego zaznaczyłem miejsce włożenia tabletki nawozowej. O wynikach testu dowiecie się z części drugiej, która ukaże się pewnie za jakiś miesiąc. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji, wspomagania mnie na Patronite i zadawania pytań wszelakich.